Mamy dzisiaj egzaminy dyplomowe, studenci są zestresowani, więc z inicjatywy tutaj Politechniki zaprosiliśmy pieska, który zajmuje się profesjonalnie dogoterapią. Pani tutaj go nam przedstawiła, pokazała jak to się robi, jest to bardzo ładny gest ze strony osób, które zajmują się takimi rzeczami. Wiadomo, w czasie egzaminów studenci się denerwują, szczególnie jeżeli czegoś się nie douczyli albo są niepewni swojej wiedzy. Tutaj odstresowanie bardzo pomaga. No cóż, teraz akurat przeprowadziliśmy pierwszą obronę. No i widać, że student jest spokojny. Stres był lekki, można powiedzieć, a teraz praktycznie już nie myślę na temat obrony, pracy z tym związanej. Po prostu człowiek się całkowicie zajął czymś innym, jak zabawą, integracją z psem czy z kolegami. No tak, jest to zawsze coś nowego, innowacyjnego i dlatego ja jestem za tym, żeby promować takie akcje. Figa jest sunią, która została wybrana jako dwie do dogoterapii z dziewięciorga rodzeństwa. Przejawiała takie bardzo przyjacielskie od szczenięcych miesięcy przejawy zabawy, posłuszeństwa i łagodności. Wszyscy się zestresowaliśmy strasznie. Stres no jednak jest. Pocieszają, że nie ma się czym stresować, że to minie i tak dalej, ale no, trzeba to przeżyć. Trzeba wejść, trzeba odpowiedzieć i wtedy wyjść i powiedzieć, że rzeczywiście to nie było się czym stresować, ale jak zanim się wejdzie, to jest stres. Po wyjściu już gdzieś stres opada, już wtedy jest okej. Okay. Dziś zapomina się wtedy, że trzeba odpowiadać za chwilę, że trzeba się przygotowywać. Ten pies jednak no, pomógł trochę na pewno, już po wyjściu nawet, ale przed też powinien, bo to jest już bez sensu powtarzanie pytań, odpowiedzi, bo no już teraz nic na pewno już nie wejdzie do głowy, a jednak taki piesek odstresuje. Tak, myśli się wtedy o tym, gdzieś tam te notatki jednak krążą w głowie, ale wtedy się skupia tylko i wyłącznie na piesku. I zapomina się, że trzeba jednak za chwilę wejść do sali i bronić się. Politechnika Opolska.